Do tej pory rodzice przebywający na oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej spali na podłogach. Teraz to się zmieni. Nowe fotele rozkładane do pozycji leżącej 3 stycznia przekazała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oczywiście te łóżka były potrzebne, za te łóżka bardzo dziękujemy. Na pewno będą wykorzystane w sposób poprawiający komfort dzieci i rodziców. Przywieziono nam 15 sztuk, tak jak sobie zamówiłyśmy. Będą służyć na pewno rodzicom. Pani Urszula wraz z synem, którzy przebywają obecnie na oddziale, zdążyli już skorzystać z tej możliwości. Można na nich fajnie siedzieć wygodnie, a i też można leżeć i spać, bo niestety warunki wcześniej nie były fajne. Dzieci, szczególnie z maluszkami, z niemowlaczkami, musiały spać na podłodze, tak, bo nie miały gdzie, a w tej chwili mają gdzie nakarmić i mają gdzie się położyć, czy z dzieckiem, czy samemu i sobie odpocząć. Nawet ja, jako mama niepełnosprawnego syna, Michałka, który właśnie ma zapalenie płuc, to jest fajna sprawa, bo sobie z nim mogę na tym fotelu wygodnie usiąść i on wtedy jest pionizowany. Pani Urszula jest wdzięczna Jurkowi Owsiakowi, stojącemu na czele WOŚP, również za wcześniejszą indywidualną pomoc dla jej syna. Jurek mi osobiście też pomógł, dofinansował pasy dla syna do samochodu oraz leżak kąpielowy wraz ze stelażem. Więc naprawdę jest to wielki ukłon i szacunek, że ten Jurek jest i że pomaga. Oddział pediatryczny obecnie dysponuje 20 łóżkami. To o 9 mniej niż do niedawna. Będzie może to problem, ale zobaczymy w przyszłości, jak to będzie. Jak przeżyjemy tą pierwszą zimę w tym zmniejszonej ilości łóżek. Na oddział trafiły także 4 pompy infuzyjne. Dzieciom będzie służyć, zwłaszcza tym dzieciom w ciężkich stanach, bo są takie leki, które muszą być podawane w dłuższym czasie. Także to jest naprawdę dobra sprawa. Czyli jeżeli musi się lek wchłonąć na przykład przez godzinę w określonej ilości, mamy taką możliwość ustawienia bardzo precyzyjnie, tak żeby ten lek właśnie w tym określonym czasie, w odpowiedniej dawce był dziecku podany. To również dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A 27 Wielki Finał przypominamy już 13 stycznia, również w Jeleniej Górze.